Cześć! W tym filmie zobaczycie zestaw Zasadzka w lesie z kolekcji LEGO Castle. Ten zestaw znajduje się w niedużym kartonowym pudełku. U góry widzicie logo kolekcji LEGO Castle. Jest to zestaw dla dzieci od 5 do 12 roku życia. Poniżej widzicie kod produktu, a także zdjęcie tego zestawu. Z tyłu widzicie malutkie zdjęcia, które pokazują różne funkcje tego zestawu, w jaki sposób możecie się nim bawić. W zestawie znajdujemy instrukcję, dzięki której poprawnie złożymy ten zestaw krok po kroku. Mamy tutaj zasadzkę przygotowaną przez dwóch smoczych żołnierzy oraz mamy wóz z królewskim złotem, który powożony jest przez dwóch królewskich żołnierzy. To dla nich przygotowana jest ta zasadzka. Ponadto mamy tu jeszcze minifigurkę psa. Wszystkie cztery minifigurki mają ruchome głowy, ręce oraz nogi. Dodatkowo wyposażone są w hełmy oraz broń. Pierwszy ze smoczych żołnierzy ma w ręce topór, a w drugiej ręce tarczę. Kolejny smoczy rycerz ma w ręce maczugę z kolcami. Dalej widzicie dwóch niebiesko-srebrnych królewskich rycerzy. Jeden z nich ma w ręce miecz, a drugi ma długą dzidę. Opancerzony powóz ma dwa ruchome koła. Wyposażony jest w dodatkowe elementy, takie jak miecz oraz tarczę. Ma flagę z dwiema chorągwiami, złotą oraz niebieską. No i oczywiście mamy tutaj skrzynię pełną skarbów. Jest to królewskie złoto oraz klejnoty. Te właśnie skrzynie przewożą królewscy żołnierze. Muszą oni jej bronić przed smoczymi żołnierzami. Królewscy żołnierze mogą te skrzynie unieść, aby przenieść w odpowiednie miejsce, bądź by umieścić na powozie. Jeden z królewskich żołnierzy może ciągnąć ten wóz opancerzony, a drugi będzie pilnował skrzyni, jadąc na niej. Królewscy żołnierze nie spodziewają się jednak, że w lesie czeka na nich zasadzka. Dwóch smoczych żołnierzy ustawionych jest za tą właśnie zasadzką z drzew i liści. Za tymi gałęziami nie widać ich, a oni przygotowani są, aby zaatakować opancerzony pojazd z królewskim złotem. Możemy opuścić tę drewnianą gałąź pełną liści, aby zablokować przejazd królewskiemu wozowi. Tutaj mamy drugiego smoczego żołnierza, który ukryty jest i pilnować będzie on pocisków. Mamy tutaj, jak widzicie, kusze oraz strzały. Możemy z nich wystrzelić, aby zaatakować ten właśnie pojazd. Zestaw Zasadzka w lesie, mimo że jest nieduży, to myślę, że sprawi mnóstwo frajdy podczas zabawy, gdyż ma kilka ciekawych funkcji i rozbudza wyobraźnię dzieci. Mi on się podoba i w ogólnej ocenie otrzymuje ode mnie 5 gwiazdek. Zapraszam Was na pozostałe recenzje. Do zobaczenia na stronie kochamzabawki.pl.